Mówiłem, że istota wielu rzeczy w naszym życiu chrześcijańskim staje się bezwartościowa, gdy nie uwzględniamy w naszym myśleniu, w naszym patrzeniu na rzeczywistość wieczności. Wiecie, można nauczać mądrych zasad, można dawać ludziom bardzo mądre rady, których nikt ani nie będzie chciał słuchać, ani spełniać, ponieważ nie będą one stanowiły dla ludzi poważnej wartości. I nie chciałbym banalizować pewnych rzeczy i sprowadzać ich do kpiny, ale wiecie, w tym naszym żargonie kościelnym stwierdzenie, że nie wolno czegoś robić ze względu na godność człowieka i na jego podmiotowość i tym podobne rzeczy, wydają się kompletnie śmieszne, kiedy mówimy, żeby czegoś nie robić, żeby jakoś tam nie grzeszyć, bo musisz pamiętać o godności życia ludzkiego i osoby ludzkiej. Ja nawet nie wiem, co to znaczy. I czytaliśmy fragment Słowa Bożego, który powiadał o tym, że właściwie pewne rzeczy mają wartość w naszym życiu tutaj na ziemi wyłącznie dlatego, że odnosimy to do czegoś, co będzie miało miejsce dopiero w historii, bliskiej bądź dalekiej, tego nie wiemy. Ale jeśli istnieje życie wieczne, jeśli istnieje wieczność, jeśli istnieje coś poza śmiercią, to wówczas wszystko to, co robimy tutaj na tej ziemi, ma sens. I apostoł Paweł, tak przypominam to swoje zwiastowanie i przypominam fragmenty ze Słowa Bożego, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, powiada tak. Słuchajcie, ja parafrazuję teraz jego słowa. Jeżeli nie ma zmartwychwstania i nie ma życia wiecznego, to po co ja z dzikimi zwierzętami walczyłem w Efezie? To jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Co się mamy przejmować czymkolwiek? Tak powiadał apostoł Paweł. Jeśli nie ma życia po śmierci, jeśli nie ma życia wiecznego, to w ogóle nie musimy się niczym przejmować. Żyjmy jak popadnie. No bo człowiek umiera, no przykro, przykro, umarł. No skończyło się. Kasia, nie martw się, ona nikomu nie przeszkadza. Słuchaj kazania. A więc, kiedy Pan Jezus, czy w ogóle Słowo Boże wypowiada do nas pewne słowa dotyczące wieczności, dotyczące naszego życia wiecznego, to tym usilniej musimy tych słów słuchać, ponieważ one nadają sens wszystkiemu, co robimy, czym się trudzimy, czemu się poświęcamy tutaj na tej ziemi. Bo życie wieczne nadaje temu sens. I w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, czytamy takie słowa, które chciałbym przeczytać razem z wami. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 do 4 wiersza. Nie ulegajcie trwodze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Kiedy Jezus wypowiedział te słowa, był to niezwykle istotny i szczególny moment w Jego życiu, również w życiu apostołów. Zwróćcie uwagę, że te słowa zostały wypowiedziane w niezwykle dramatycznej chwili. Pewne najważniejsze rzeczy Pan Jezus zostawił sobie na sam koniec, na czas wieczerzy, ostatniej wieczerzy. A więc, kiedy się spotykają po raz ostatni na tej ziemi, ostatni w takiej atmosferze bycia razem, kiedy się jeszcze nic nie zmieniło, Jezus zaczyna wówczas
bardzo jasno i bardzo klarownie mówić na temat swojej śmierci i na temat tego, że on odchodzi. Mówi, że nadeszła jego godzina. Drży, boi się. Kiedy Jezus wypowiada te słowa, właśnie wtedy Judasz sprzedaje go. Właśnie wtedy Judasz w tym momencie, czy krótko przed tym momentem wychodzi, żeby Jezusa zdradzić i właśnie w tym momencie, kiedy Jezus umywa nogi swoim uczniom, a potem rozmawia z nimi, Judasz bierze 30 srebrników i myśli, jak Jezusa zdradzić. Jezus dobrze wiedział, co się tam dzieje. Przeżywał to. Przeżywał tę sytuację. Właśnie być może w tej chwili Judasz już idzie ze zgrają, żeby pochwycić Jezusa, żeby go aresztować, pobić, cierpieć, bo Jezus tego się spodziewał. I mówi, a potem niedługo, bo to już została doba, będzie ukrzyżowany. Więc pomyślcie sobie, co się działo w sercu Jezusa. Pomyślcie sobie, co mogło się dziać w jego myślach, kiedy razem z uczniami siedzi po raz ostatni. Po raz ostatni łamią chleb. Po raz ostatni rozmawiają. Po raz ostatni Jan dotyka Jezusa, kładzie głowę na jego piersi i mówi, Panie, zadaje mu jakieś pytania. Wszystko się dzieje po raz ostatni. Jezus mówi, ja już więcej nie będę spożywał owoców winorośli, aż dopiero tam w chwale. A więc jest świadomy, że jest ze swoimi uczniami i dzieje się coś po raz ostatni. Ten sam fragment w Ewangelii Jana, bo tam jest kilka rozdziałów poświęconych właśnie tej ostatniej wieczerzy i słowom Jezusa. I mówiąc, ten sam fragment mam na myśli tych kilka rozdziałów, ten sam fragment powiada, że Jezus umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Co byście powiedzieli uczniom na miejscu Pana Jezusa, gdyby ktoś z was, gdybyśmy my byli na jego miejscu i przeżywali taką chwilę. I Pan Jezus mówiąc o Duchu Świętym, który będzie, mówił również to, co przed chwilą przeczytałem. Co będzie za tym zakrętem? Są takie chwile w naszym życiu, gdy wiele dalibyśmy, by wiedzieć, co będzie po jakimś wydarzeniu. Jakie to są chwile, jakie to są wydarzenia? Operacja w szpitalu. Choroba. Wiele dalibyśmy, żeby się dowiedzieć, co się wydarzy, jak będzie wyglądało nasze życie po jakimś ważnym wydarzeniu. Na przykład młodzi ludzie wyjeżdżają na studia do innego miasta i być może nigdy nie wrócą do domu rodzinnego. Jak będzie ich życie wyglądało? A więc mamy w życiu pewne takie zakręty, kiedy zastanawiamy się, jak będzie nasze życie wyglądało. Jezus do nich mówi tak. Słuchajcie, te najbliższe dni to będzie straszliwa trauma dla was, straszliwe przeżycie. To, co zobaczycie w najbliższych dniach albo w najbliższych godzinach, to będzie coś, co może w każdym człowieku zabić ducha. To będzie coś, co może na całe życie włożyć w człowieka straszliwe cierpienie, straszliwy ból. To, co będziecie oglądali, nie pozwoli wam być zupełnie obojętnym na cokolwiek. Ja mówię o straszliwych rzeczach, ale na chwilę chciałem się pozachwycać. I wtedy Jezus mówi, słuchajcie, kiedy zobaczycie to wszystko, to chcę wam powiedzieć,
co będzie potem. Chcę wam powiedzieć, co będzie później. I mówi tak, ja odchodzę. Zobaczycie moje odejście. Najpierw w śmierci, potem kiedy zmartwychwstanę, a potem odejdę i mnie nie będzie. Ja odchodzę, ale właśnie, o czym mówi tu Pan Jezus? Niech się nie trwoży wasze serce. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zastanawiacie się, na czym polega nasze życie tutaj na ziemi? To jest kwintesencja tego, na czym polega nasze życie na ziemi tutaj. Pan Jezus poszedł przygotować nam miejsce, przygotowuje to miejsce i przyjdzie, żeby nas zabrać tam do siebie. To jest kwintesencja naszego życia tutaj na tej ziemi. Później będziemy się o nią modlić. To jest kwintesencja naszego życia tutaj na tej ziemi. Nie żyjemy z innym nastawieniem, nie żyjemy z inną myślą, nie żyjemy z innym pragnieniem, nie żyjemy z innym oczekiwaniem, ale rzeczywistość jest taka, że Baranek Boży jest w niebie, przygotowuje nam miejsce, a my oczekujemy na spełnienie się tej największej, najwspanialszej obietnicy, jaką może sobie człowiek wyobrazić. A wiecie, jakie myśli bardzo często nam towarzyszą, kiedy myślimy o przyjściu Pana Jezusa? Dreszcz lęku. Diabeł przychodzi do nas i nas oszukuje. Diabeł przychodzi do nas i nas zwodzi. Diabeł przychodzi i pokazuje nam albo wyciera pewną rzeczywistość, która powinna mieć miejsce w naszych sercach, bo ty i ja nie żyjemy po to, żeby zrobić tutaj na tej ziemi parę rzeczy, ale ty i ja żyjemy po to, żeby się przygotować na spotkanie i na pójście tam do Pana. Żeby zobaczyć Go twarzą w twarz. Żeby zobaczyć to przygotowane dla nas miejsce. Bardzo ciekawe są te rzeczy, które dzisiaj sobie sięgnąłem do Ewangelii po grecku i zacząłem czytać tak ten fragment. Bardzo ciekawe to jest, bo tam jest powiedziane, że w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, jakby były przygotowane, a potem Pan Jezus powiada, a gdy przyjdę, pójdę i przygotuję wam miejsce, używa słowo topos. To słowo w języku polskim znamy, w słowie takim jak na przykład topografia, prawda? A więc ukształtowanie terenu, teren. I tak się zacząłem nad tym zastanawiać, że tam mieszkania już są. Natomiast Panu Jezusowi miejsce się nie podoba, więc pewnie ogród sadzi. Kiedy Pan Jezus myślał o nas, to nie podobało mu się tamto miejsce, które ma nam przygotować i zaczął pracować nad tym, żeby to miejsce było odpowiednie, żeby ono było odpowiednio przygotowane. Czemu tak dużo o tym mówię i do czego zmierzam? Otóż nie może nam się przytrafić nic gorszego, niż porzucenie tej nadziei, która jest przed nami. To zmienia nasze życie. To zmienia nasze życie w tak straszliwy sposób. To zmienia nasze życie do tego stopnia, że zaczynamy żyć bez Jezusa, wbrew Jezusowi, bez Ducha Świętego w całkowitym buncie czasem. Dlatego, że jeśli nasze nadzieje to są nadzieje i wartości związane z tym, co teraz, z tym, co namacalne, z tym, co wymierne, a
pozbawione jest nasze życie nadziei i tego, co będzie, gdy zobaczymy się z Nim, gdy nasze życie pozbawione jest myśli o tym miejscu, które Jezus nam przygotowuje, to żyjemy zupełnie inaczej. Kiedyś czytałem taką książkę, może starszej daty, chrześcijanie, a więc dobrzy chrześcijanie. Ci nowej daty też są dobrzy. Ja tylko tak chciałem komplement powiedzieć, żebyście sobie tutaj nic nie myśleli. Była taka książeczka, to trzy strony były, o życiu pewnego człowieka, który dowiedział się, że za tydzień umrze. Pewnego chrześcijanina. I zaczął się zastanawiać nad swoim życiem, przede wszystkim życiem duchowym. Wiecie, zaczął się zastanawiać, a z czym on się pokaże u Pana? Jak on się spotka z Bogiem? Co to będzie, kiedy stanie przed Panem twarzą w twarz? I się przestraszył swojego życia i zaczął je analizować i mówi, nie ma nic gorszego niż to moje życie. No więc przez ten tydzień, który został mu dany, opowiastka jak najbardziej fantastyczna, wymyślona. A więc przez ten tydzień, który został mu dany, zaczął robić wszystko tak, jak naprawdę chciał. A więc przede wszystkim ponaprawiał to, co było do naprawienia. Po drugie, zaczął ewangelizować wszystkich ludzi, których chciał zewangelizować, bo pomyślał sobie tak, jak ja im nie powiem o Jezusie, to się z nimi tam nie zobaczę. A więc zewangelizował tych wszystkich ludzi, potem pomyślał sobie o wszystkich sprawach, które powinien jeszcze w życiu zrobić, duchowych i materialnych, ułożył swoje życie. I kiedy taki przejęty tym wszystkim, ta opowieść fantastyczna, czyli wymyślona, mówiła, że tydzień później znalazł się w zborze i składał świadectwo o tym, co mu Bóg objawił i co zrobił. I kiedy skończył, Pan zabrał go do siebie. Jakie to makabryczne wydarzenie, zobaczyć kogoś, jak umiera w zborze. Nie daj Boże. My wielu rzeczy nie robimy, bo w ogóle nie myślimy o tym, że jest życie wieczne. My wielu rzeczy nie robimy, bo nie myślimy o tym, że czeka nas dom, mieszkanie, że czeka nas ogród. Nie myślimy o tym. A kiedy nie myślimy o tym, to zaczynamy głęboko zapuszczać korzenie. Jeśli ktoś z was przebywał gdzieś dłuższy okres życia tymczasowo i byliście świadomi, że to jest tymczasowo, to być może rozumiecie dokładnie tę sytuację. Ja miałem tę okazję, że byłem przez rok czasu w Kanadzie i wiedziałem, że będę tam rok. Wiecie, to jest dziwne uczucie, kiedy jest się w jakimś miejscu, kiedy wiesz, że jesteś na pewien okres czasu, kiedy wiesz, że ten okres niedługo się skończy i że wyjedziesz stamtąd. I w moim przypadku to już jest 24 lata, jak stamtąd wyjechałem i nawet jeszcze nie słyszałem słowo Kanada od tamtej pory. Bardzo dziwne uczucie. Nie masz nic trwałego. W nic nie inwestujesz. Co więcej, znajomości, które tam masz, masz z założenia na kilka miesięcy. Po prostu. Wszystko niedługo przeminie. A kiedy myślałem, będąc tam o Polsce, myślałem o tym, co bardziej długotrwałe. Kiedy myślałem o służbie, bo marzyłem o służbie dla Pana Jezusa, to myślałem o tym, ciekawe, gdzie mnie Pan Bóg postawi w służbie. Myślałem o powrocie do Polski, myślałem o tym, żeby dokończyć studia.
też źle myślałem, bo teraz dopiero muszę kończyć je. Albo kontynuować dalej. Myślałem o wielu rzeczach, o których myśli młody chłopak, ale myślałem o nich w Polsce, nie tam, w tej Kanadzie. A tam, no ładnie, dolary w kieszeni. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyszedł dzień, wsiadłem do samolotu, bezpiecznie wylądowałem, skończyło się. I Pan Jezus mówi tak, teraz jest pewien zakręt, teraz jest pewien moment w waszym życiu, teraz jest coś takiego, że jesteście niepewni i nie wiecie, co się wydarzy. Ale chcę wam powiedzieć, że wszystko, co na tej ziemi się dzieje, wszystko, co na tej ziemi się liczy, wszystko, co ma wartość na tej ziemi, to ma wartość o tyle, że pewnego dnia ja przyjdę po was tutaj na tę ziemię i zabiorę was do siebie i będziemy na zawsze razem. To jest prawdziwa wartość, żebyście czekali, a przy okazji zabrali z sobą, kogo się da na spotkanie z Panem. Zabrali, kogo się da na spotkanie z Panem. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 8 do 10 wiersza. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. O, super. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I tenże sam list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 14 wiersz, powiada: albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Jeśli nasze miasto trwałe jest tu, to robimy wszystko, żeby tu się ułożyć. Jeśli nasze miasto trwałe jest tam, to robimy wszystko, by inwestować w tamto. Nie da się tego pogodzić. I oczywiście Pan Bóg chce nas błogosławić również i na tej ziemi. Pan Bóg chce, żebyśmy cichy i spokojny żywot wiedli, jak powiada Słowo Boże, ale chcę wam też powiedzieć, że jeśli nasze korzenie są tu, to tym mniej będziemy służyć, poświęcać się, żyć dla Pana Jezusa Chrystusa. Im mniejsze marzenia dotyczące wieczności, im mniejsze marzenia dotyczące spotkania się z Jezusem, tym mniejsza motywacja, żeby nasze życie tutaj poświęcić dla Pana. Tym mniejsza motywacja, żeby ewangelizować i dążyć do tego, by ludzie usłyszeli o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Ja pewnie wspominałem, ale przypomina mi się coś, co usłyszałem wczoraj od mojego kolegi i współpracownika, pastora z Jastrzębia, bo był w Indiach akurat i opowiadał mi o kościele. Tam, o właśnie, chrześcijanin jeszcze jest do Lidii Sycz, można się zgłosić i odebrać swój egzemplarz. I tam w tym chrześcijaninie ostatnim jest mowa o Indiach. I ten pastor, czy ten zwierzchnik kościoła w Indiach mówi, że w Indiach średnio nawraca się 1500 ludzi dziennie. I słuchajcie, w Polsce jest taka sytuacja, jak to jeden człowiek zajmujący się statystyką kościelną, czy jakkolwiek to nazwać, na potrzeby kościoła
wierzący człowiek, stwierdził, że w gminach, w naszym regionie, że w gminach, gdzie nie ma zboru, a przecież wiecie, że rzadko się zdarza, żeby ktoś szukał Jezusa na tyle, żeby szukał zboru w innym mieście, żeby się nawrócić, tak? Ludzie tego nie robią. Że w gminach, w których nie ma zborów, a więc ludzie nie mają dostępu do Ewangelii, nie mogą przeczytać szyldu, nikt im nie powie o Jezusie, że w tym naszym regionie umiera rocznie około 3,5 tysiąca osób, które nie mają możliwości usłyszeć o Jezusie. Nie mają możliwości. To znaczy nie mamy pewności, czy w ogóle chcieliby słuchać. Ale czyż to nie jest tragiczne? Ludzie nie mają możliwości usłyszeć, że zbawienie jest z łaski, że wystarczy zaprosić Jezusa do swojego życia i poprosić Boga, by stać się dzieckiem Bożym, otworzyć swoje serce, by Bóg mógł w nie wejść. To jest proste, ale ludzie nie mają możliwości, bo nie wiedzą. Więc według standardów Bożego Słowa idą na wieczne potępienie. Słuchajcie, tutaj gdzieś we wsiach wokół nas, w gminach, które są, które mamy może z nazwy, ludzie nie przyjadą do nas, do kościoła na nabożeństwo, żeby się nawrócić. Kościół musi dotrzeć do nich. Jeśli Kościół nie przejmuje się spotkaniem z Jezusem, to się również nie przejmuje tymi ludźmi, którzy są wokół nas, prawda? Bo się przejmujemy czym? Pracą i słusznie. Wychowaniem dzieci, bardzo słusznie. Przejmujemy się różnymi rzeczami, które są potrzebne i niezbędne i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego wspomniałem Indię? Otóż ten mój kolega właśnie wczoraj do mnie zadzwonił, żeby mi opowiedzieć o tym. Mówi, że był tam na zgromadzeniu, no powiedzmy synod, możemy to nazwać. I wstał pewien pastor czy prezbiter okręgowy i zaczął płakać, a słuchajcie, tam zabijają ludzi za chrześcijaństwo. Zaczął płakać i mówi tak do biskupa, do zwierzchnika tego kościoła. Mówi tak: biskupie, ja dzisiaj ze łzami w oczach ciebie proszę i wszystkich wokół, żebyście nam przebaczyli. Zgrzeszył, ukradł coś? Nie. Mówi tak: rok temu obiecaliśmy wam, że założymy 100 nowych zborów. I wzięliśmy się do pracy. I ten człowiek zaczął płakać i mówi tak: wybaczcie nam, bo w naszym regionie założyliśmy tylko 80 nowych zborów. Nie udało nam się zrobić to, co pragnęliśmy, co obiecaliśmy wam. Prosimy was, żebyście nam wybaczyli, że nie staraliśmy się tak, jak powinniśmy byli się starać. Ja bym tam mu szepnął racjonalnie, a może po diabelsku: no wiesz, słuchaj stary, tam zabijają. W Indiach trzeba być ostrożnym, więc ciesz się, że 80 założyłeś. To fantastyczny sukces. A ludzie tam płaczą, że nie udało im się zewangelizować tylu, ilu chcieli. Wiecie, nie mają tam w tych Indiach miasta trwałego. Ostatnio, nie wiem, czy dotarło do was, ale to wśród chrześcijan w niektórych miejscach sprawa stała się głośna, tak na marginesie to powiem, a co mi tam, mam czas. Pamiętacie, w tym stanie Orissa w Indiach mniej więcej rok temu zaczęto zabijać chrześcijan. To też działo się w pewnych wsiach. Nie wszędzie to miało w niektórych miejscowościach lokalny zasięg. Ja miałem okazję widzieć trochę zdjęć z tego stanu Orissa, makabryczne. Wiele osób zostało zabitych.
Uderzano przede wszystkim w pastorów i ich rodziny, żeby powstrzymać głoszenie Ewangelii. I otóż kilka tygodni temu agencje podały, że zdarzyło się bardzo dziwne zjawisko. Agencje świeckie. Otóż od tego stanu Orissa o kilkaset, może nawet więcej, ponad 1000 kilometrów istnieje rezerwat, w którym są dzikie słonie. I te dzikie słonie przewędrowały niezwykle dużą odległość do stanu Orissa. Weszły do wsi, gdzie było prześladowanie chrześcijan, i zdemolowały te wsie. Zniszczyły je aż do ziemi. Ale nie wszystkie domy. Domy prześladowców zostały całkowicie zniszczone. I tam były wypowiedzi ludzi z tych parków narodowych, którzy twierdzili, że takie zjawisko jest czymś bardzo niespotykanym, no bo ten rezerwat jest odległy o tam ileś set, może nawet ponad 1000 kilometrów. Te słonie dzikie przewędrowały, znalazły się w tych wsiach, poniszczyły trochę domów i wróciły do rezerwatu. Ja generalnie nie lubię takich wiadomości, ponieważ pachnie mi tam chrześcijańskim fałszerstwem. Ale kiedy zobaczyłem, że to poważne, rządowe czy tam jakieś międzynarodowe korporacje zaczęły pisać o takich rzeczach, to mówię, no zastanawiające, zastanawiające. Ale to na marginesie. Jeżeli nasze życie nie jest dotknięte przez myśl o wieczności, to porzucamy w naszym życiu tutaj na ziemi wszystko to, co ma wartość w życiu chrześcijańskim. Jezus powiada: idę wam przygotować miejsce, byście wy byli, gdzie ja jestem. W Starym Testamencie jest taka niezwykła opowieść o Rebece i Izaaku. Abraham nie chciał, żeby jego syn Izaak wziął sobie żonę, 24 rozdział 1 Mojżeszowej, żeby wziął sobie żonę spośród tubylców, ale zażądał od sługi, żeby poszedł do ziemi, z której pochodził, i znalazł tam żonę jego synowi. Mówi: tylko nie masz prawa tam mojego syna prowadzić, bo znajdowali się w wędrówce pokazanej przez Boga. A więc ten sługa jedzie, spotyka Rebekę, tam fascynująca historia miłosna. I kiedy już ten sługa chciał odjechać, a chciał odjechać natychmiast po dogadaniu się i z nią, i z rodziną Rebeki, mówi: no to pozwólcie mi pojechać do mojego pana Abrahama, żebym mógł pojechać i cieszyć się jego radością, że spełniłem to, co chciał. I wtedy wszyscy mówią tak: ale poczekaj, zostań jeszcze może kilka, może 10 dni chociaż. A on mówi: nie, nie nalegajcie, ja chcę jechać. I wtedy przywołano dziewczynę, Rebekę, i zapytano: czy chcesz jechać? A ona powiedziała: chcę, pojadę. Przepiękna historia. Wracają. Potem widzimy Izaaka, który wychodzi na pole, żeby się pomodlić, i zobaczył z dala karawanę, która nadjeżdża. I w ten sposób spotkał Rebekę. Ale Rebeka powiedziała wtedy, kiedy mogła jeszcze trochę zostać, kiedy mogła jeszcze trochę nacieszyć się tym, co miała w swoim rodzinnym domu, mamą, tatą, braćmi, siostrami. Kiedy ją zapytano: no i co? Jadę. W ogóle w teologii mówi się, że ta historia o Rebece, Izaaku, to jest historia o Jezusie i Kościele. Mówi się o tym tak jakby obrazowo, że Abraham to jest jakby obraz ojca,
który nakazuje Duchowi Świętemu, a więc temu słudze, by pojechał do dalekiej ziemi i przyprowadził synowi Izaakowi, Panu Jezusowi, jego małżonkę. I kiedy Duch Święty przychodzi do Kościoła, to nie znaczy, że my dzisiaj już pofruniemy do nieba. To nie znaczy, że nasze życie tutaj na tej ziemi się skończy. To nie znaczy, że przestaniemy w jednym momencie żyć godnym i wartościowym życiem, nawet po ludzku. Ale to znaczy, że kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, to my musimy zdecydować, czy chcemy raczej zostać w tym swoim rodzinnym, znanym sobie siedlisku, w tym miejscu, gdzie nasze życie do tej pory się układało, czy też chcemy pójść za Duchem Świętym, by nas prowadził do spotkania, na spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I od momentu, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, od momentu, kiedy Duch Święty pokazuje, po co przyszedł i dlaczego chce nas zabrać stąd, to nasze życie zaczyna się od decyzji, czy idziemy spotkać się z Jezusem, czy raczej może kiedyś, ale póki co zostanę jeszcze, może kilka, może 10 dni. Może jeszcze sobie ukradnę trochę czasu. Gdy tymczasem Duch Święty nas wzywa, byśmy spotkali się z naszym Panem. Jeśli tęsknimy, jeśli jesteśmy przepełnieni tak jak Jezus, który powiedział, ja przygotuję wam miejsce, żebyście wy byli tam, gdzie ja jestem, to widać to po nas. I ktoś zapytał, a czy drogę znacie? Jezus, to znaczy Jezus mówi, znacie drogę, stwierdził to, tak, stwierdził to, znacie drogę. A wtedy jeden z uczniów powiada, Panie, chcemy poznać tę drogę. Jezus wskazuje na siebie, ja jestem drogą. To jest bardzo ciekawy fragment. Oczywiście ma bardzo szerokie znaczenie teologiczne, ale jest w tym istota chrześcijaństwa. Co to znaczy, że Jezus jest drogą do nieba? Do Ojca? Wystarczy Go kochać. Wystarczy tęsknić. Wystarczy szykować się na spotkanie z Panem. Wystarczy przygotowywać się na spotkanie z Bogiem. Dla niektórych, jeśli Pan nie przyjdzie, to przygotowanie się na spotkanie z Bogiem może oznaczać kilka lat, kilka dni, może kilkadziesiąt lat, tego nie wiemy. Ale kiedy ktoś zadaje pytanie, no to jaka jest droga do tego? Jezus mówi, ja jestem drogą. Wystarczy, że chcesz mnie znać. Wystarczy, że kochasz mnie. Wystarczy, że tęsknisz za mną. Wystarczy, że chcesz się ze mną zobaczyć. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Nie potrzebujesz niczego więcej. Nie potrzebujesz nie wiadomo jakich wiadomości, rytuałów, różnych spraw. Wiecie, ja się nieraz dziwię chrześcijanom, którzy coś usłyszą, albo jakieś rytuały nowe im się pojawią, albo jakaś nowa moda i nagle jest tak, jakby cały świat do tej pory nie istniał. Przepraszam bardzo, czy Jezus wczoraj był? Jeżeli Jezus był wczoraj, to znaczy, że się nic nie zmieniło, bo droga jest jedna, Jezus Chrystus. Abyś Go kochał, aby był Twoim Panem, abyś tęsknił za Nim i abyś marzył o tym, że przyjdzie dzień i to będzie najcudowniejszy dzień w historii Twojego życia i w historii świata, kiedy zobaczysz się z Panem. A jeśli nie? Pamiętacie historię o mądrych i głupich pannach? Cała sprawa polega na przygotowaniu się. I już kończąc. Nie mówię straszliwie długo, prawda? Czy straszliwie? Jola, powiedz mi prawdę. O, dzięki, to jeszcze trochę poopowiadam. Widzimy odcinek naszej drogi. Widzimy drogę jakby do zakrętu. A Jezus pokazuje nam dalszą perspektywę.
bez względu na to, co ten zakręt zakrywa, co nas czeka, jaka niepewność, ta dalsza perspektywa jest taka, że zobaczę się z Panem, że Pan przygotował mi miejsce. Nic się nie kończy na tym zakręcie. To jest też ważne, jeśli chodzi o nasze życie w ogóle. My nieraz widzimy nasze życie w krótkiej perspektywie. Są jakieś wydarzenia, szczególnie wtedy, kiedy są trudne wydarzenia, to tak widzimy w krótkiej perspektywie swoje życie, dostrzegamy tylko te trudne rzeczy. Pan Jezus pokazuje nam, że jest coś dalej, że jest coś za zakrętem. I to, co jest za zakrętem, nie jest problemem, że On nas tam będzie błogosławił. Kiedy masz zaproszenie na ucztę baranka, a masz? Nie będę komentował, za wyjątkiem Ani Mazur. Cieszę się, Anie, że masz. Jeśli masz zaproszenie na ucztę baranka, a twoim zadaniem jest znaleźć jak największą liczbę towarzyszy na tę ucztę i towarzyszek, chociaż tam w niebie nie będziemy do siebie się zwracać towarzyszko i towarzyszu. Bezwzględnie nie. Tam, myślę, będziemy po imieniu do siebie mówić, chociaż każdy będzie miał nowe imię. Ale to na marginesie. A więc jeżeli mamy zaproszenie na ucztę baranka, naszym zadaniem jest znaleźć jak największą liczbę tych, którzy będą tam mogli się znaleźć, to jeśli się nie cieszysz tą ucztą baranka, jeśli perspektywa nieba nie istnieje w twoim sercu, jeżeli nie jesteś szczęśliwy i nie marzysz o tym, to wiesz, co ludzie w tobie widzą, jak im mówisz o uczcie baranka? Dokładnie to, co widzą w uczniach 1 września. Idę do szkoły. Oby się spaliła. I Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, zostawił nas z jedną myślą. Ja idę wam przygotować miejsce. A kiedy przygotuję to miejsce, przyjdę i zabiorę was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja jestem. I nie wiem, ile czasu będziemy tutaj się przygotowywać na spotkanie z barankiem. Nie wiem, ale wiem jedno. Nasze korzenie są albo tu, albo tam. Jeśli tam, to inaczej wygląda nasze życie. Jeśli tu, to automatycznie widać to po naszym życiu. Nie mamy tu miasta trwałego. Nie mamy tu miasta trwałego.